Maja ma dość natrętnego kochanka. Cześć, gdzie jesteś? Jak ci mówię 200 razy odczep się, to jak myślisz dlaczego? Ewę męczy rodzinna rutyna. Misio ryczy od godziny, ja nie wiem co mam robić. Włącz wyciąg w kuchni. A jak nie podziała? Potrzebuję luzu. Ile my się musimy przez nich nacierpieć? Halo, ludzie! To teraz ja sauna. A ja masaż. Jest relaks, nie? No. W ekskluzywnym spa poznają tajemniczą masażystkę, która wciąga je w szaloną przygodę. A w ogóle kto ci to zrobił, co? Nie chcecie wiedzieć. Chcemy. Przez 4 lata pracowałam jako technolog w fabryce Jerry'ego Rzeźnika. Okazało się, że w swojej fabryce Jerry Rzeźnik wyciska nie tylko rzepak. Najnowsza komedia Andrzeja Salamonowicza, współtwórcy Ladies i Testosteronu. Troszkę za sprytna ta Kornelia. A jak to jakaś wariatka? Jakbyś widziała to, co ona, to byś się nawet za psa Pluto przebrała. Ten psychol nigdy cię już nie dorwie. Nie zginę bez walki. Gdy rodzi się przyjaźń na śmierć i życie. Trup? Jest trup! Faceci nie mają szans. Mało ci kobiet? Dość tych żartów. Cześć kochanie, przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać, bo w pracy jestem. Co? Przecież musi być jakiś sposób, żeby pozbyć się ciała. Celulitu. Celulitu się pozbyć jak? Najnowsza komedia Andrzeja Salamonowicza, Jak się pozbyć celulitu, w kinach od 4 lutego. Czy któryś z panów wie, gdzie są teraz nasze kobiety?